jubileuszowo z pompą gramy z Chorzowa was! Na ten moment czekali wszyscy pod kapeluszem. Podobnie jak w innych polskich miastach, światełko do nieba rozbłysło również z Chorzowa. Wojewódzki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w naszym mieście. Przygotowania do 20 finału myślę, że rozpoczęły się już ponad pół roku temu. Natomiast w dniu dzisiejszym przygotowania rozpoczęły się od bardzo wczesnych godzin rannych, kiedy uruchomiliśmy ponad 100 sztabów w województwie śląskim, czyli ponad 18 tysięcy wolontariuszy, którzy wyruszyli na place i ulice śląskich miast. Zaczęło się punktualnie o północy w kompleksie sportowym Hajduki. W sztafecie pływackiej, która miała pokonać tyle długości basenów, ile dni gra orkiestra, wziął udział m.in. prezydent Chorzowa. W związku z tym, że jesteśmy MORIS-em, czyli Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, to stwierdziliśmy, że nie tylko impreza kulturalna w parku, ale chcieliśmy również w jakiś sposób pokazać się od tej strony sportowej. Kompleks Hajduki organizował już sztafetę z Chorzowa do Władysławowa, z Chorzowa do Brukseli. Wystarczyło wymyślić coś pod Jurka Owsiaka. Idea się wzięła stąd, że Jurek zawsze podkreśla, że gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. W związku z tym pokusiliśmy się o przeliczenie tych dni. Wyszło 6579. Pływacy pokonali ten dystans już o godzinie 10 rano. W sumie do końca dnia udało się przepłynąć ponad 18 tysięcy długości basenów. Wieczorem na wiwat wszyscy chętni wykonali triumfalny skok do wody. Centralnym miejscem brzozowskiego finału Wielkiej Orkiestry był plac przed halą wystaw kapelów. Najpierw zaczęli rowerzyści. Bicyk własnej konstrukcji, jak to wygląda? Nie, to jest konstrukcji w Polsce, jest to replika starego bicykla, który już ma ponad 140 lat, także jest to bardzo wygodny pojazd do kręcenia. Gliwic, razem z masą krytyczną przyjechałem dla sportu i dla świątecznej orkiestry świątecznej pomocy. Potem coś dla miłośników adrenaliny. Były prowadzone pokazy ratownictwa drogowego, cały czas można było, strażacy mogli przewieźć wszystkie osoby chętne za pomocą samochodu SD37, ewentualnie podnośnika SH66 do góry na wysokość bezpieczną. I Astro Event, czyli coś dla miłośników astronomii. Najgorzej było, jak głową w dół trzeba było być, to złe uczucie. Co teraz się tutaj się dzieje? Tutaj mamy akurat zjawisko żyroskopu, czyli coś jakby szkolenie astronautów NASA przed lotem w kosmos. To oferuje nasze urządzenie o nazwie Astrolabium Stowarzyszenia Polaris OPP. Najważniejsze jednak były licytacje wyjątkowych przedmiotów. Tutaj najlepiej sprzedała się płyta Patrycji Markowskiej, która poszła za 300 zł. Ten zysta monet, 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi. Czekaj, srebrne monety. Serduszko Narodowego Banku Polskiego, które przekazał portal żorzowianin.pl, zostało wylicytowane za 200 zł. Gratulujemy, 200 zł, co mamy następnego? Licytacje odbywały się również w internecie i ciągle trwają. Na stronie MORIS-u można wylicytować m.in. pompę strażacką. Z racji tego, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w tym roku z pompą, chorzowscy strażacy przekazali na licytację pompę, tak zwaną pompę M8x8, która przez wiele lat służyła i pomagała w różnego rodzaju akcjach ratowniczo-gaśniczych. I indywidualny koncert zespołu NEL w sali prób. Kiedyś myśleliśmy o takim koncercie. Sala prób też jest takim miejscem, które wydaje nam się być nie na co dzień odwiedzanym przez ludzi, którzy lubią naszą muzykę. Stąd pomysł. Zanim odbędzie się indywidualny koncert, Nela można było posłuchać na scenie pod kapeluszem. Panie Rajc, miałeś pan rację, to naprawdę wielka rzecz. Witaj gorąco! Gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska. Jak grało się w Chorzowie dzisiaj? Bardzo wzruszająco. Wiesz, to ten moment, kiedy wiesz, tyle osób wyjęło zimne ognie. Takie chwile są najpiękniejszą częścią tej pracy, naprawdę. Wszystkie koncerty jednak nie miałyby żadnego sensu, gdyby nie praca wolontariuszy. W Chorzowie kwestowało ich w sumie 230, niektórzy całymi rodzinami. Ile w sumie was kwestuje osób? 4 osoby. Skąd taki pomysł, żeby cała rodzina kwestowała? Bo najpierw starszy syn zaczął chodzić, już chyba czwarty raz albo piąty. Czwarty raz. No, żeby zaczęło się od szkoły, nie? Zachęcili mnie, no i po prostu wciągło mnie to. Tak jak widać, puszka już jest do połowy pełna. Myślę, że pogoda, gdyby nam trochę lepiej dopisała, byłoby więcej chętnych, ale liczymy na to, że ludzie wyjdą z domu i przyjdą. W naszym mieście działały 3 sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. We wszystkich udało się zebrać 43 660 zł i 86 groszy. Jeżeli chodzi tutaj o tę pracę, to dosyć szybko. Myślę sobie, że też pogoda dała się wyznaki i ciężej było wolontariuszom zbierać w tym roku pieniądze.
No ale zebraliśmy taką kwotę, że myślę sobie, że to jest taka kwota porównywalna z tamtym rokiem, bo zebraliśmy 20 565 zł, więc w tamtym roku niecałe 22, więc dosyć zbliżona kwota. W tym roku orkiestra zbierała fundusze na pompy insulinowe dla chorych na cukrzycę. Ile takich pomp trafi do Chorzowskiego Szpitala? No w tej chwili jeszcze nie wiem, na razie trafiły dwie. Część sprzętu orkiestry co roku trafia do Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Dostaliśmy i taką specjalistyczną pompę do transportu sanitarnego. On wytrzymał na różne uderzenia, a taki podstawowy, ten najważniejszy prezent to gamma kamera dwugłowicowa. Funkcjonuje bardzo dobrze. Mamy już wielu pacjentów, tych najmniejszych. I trzeba powiedzieć, że tutaj w obrębie Śląska to mamy właściwie jedyne takie urządzenie dla tych najmniejszych dzieci. Finał orkiestry w Chorzowie nie mógł obyć się bez pomocy miasta. Branie udziału w tych finałach jest wielkim wyzwaniem niewątpliwie dla miasta, dla mieszkańców, dla nas, ale też i wielką radością i szczęściem, bo wiemy, że branie udziału w tym finale jest również dowodem na to, że wspieramy tą akcję, wspieramy działanie Jurka Owsiaka. Tradycyjne spotkanie chorzowskich środowisk kultury odbyło się w poniedziałek w Chorzowskim Centrum Kultury. Na dużej scenie zaprezentowała się orkiestra festiwalowa Adama Żaka z solistkami Aleksandrą Stokłosą i Grażyną Bieniuk, która wykonała repertuar kolędowo-noworoczny, oraz najmłodsi chorzowianie, zespół Gwar i Fresko ze Starochorzowskiego Domu Kultury. Na pewno jest to okazja przede wszystkim do złożenia życzeń noworocznych podczas tego spotkania, bo jest to pierwsze spotkanie w tym roku, a ma oczywiście na celu podziękowanie tym środowisku właśnie za całokształt działalności, można powiedzieć, za to właśnie, że Chorzów jest postrzegany na arenie kulturalnej województwa, aglomeracji, ale też i całego kraju, bo niewątpliwie w naszym mieście mamy dużo artystów znanych nie tylko u nas, ale właśnie również w całej Polsce. Oczywiście trudno się porównywać z Krakową czy Warszawą, gdzie jest masa turystów i tak dalej, gdzie na pewno pewne rzeczy jest łatwiej zrobić. Łatwiej nam się porównywać z miastami ościennymi. Wydaje mi się, że Chorzów nie odstaje, mamy wiele fajnych inicjatyw, wiele fajnych pomysłów. Wcześniej w Galerii Sztuki MM otwarto wystawę inspirowaną Boską Komedią Dantego, na której można było zobaczyć pracę 12 artystów. Jest to wystawa szczególna, inspirowana Boską Komedią Dantego, dziełem, które przez stulecia inspirowało twórców i artystów plastyków i muzyków i pisarzy. Dzieło niezwykłe i wspaniałe, że w dzisiejszych czasach, w których trudne jest odczytanie tego dzieła, artyści postanowili przywrócić je świadomości współczesnego widza, odbiorcy sztuki i stworzyli wystawę, która prezentuje ich inspiracje, ich fascynacje tym dziełem. Późnym popołudniem w Święto Trzech Króli spod kościoła świętej Marii Magdaleny w Chorzowie Starym wyruszył orszak. Na jego czele konno Trzej Królowie. Już po raz drugi z okazji Święta Objawienia Pańskiego w najstarszej dzielnicy Chorzowa zorganizowano orszak Trzech Króli. W tym roku wspomagała nas chorzowska policja na koniach. Panowie byli na tyle uprzejmi, że zgodzili się przebrać i wystąpić w tej właśnie roli. Przejechali ulicami Bożogrobców i Siemianowicką, żeby dotrzeć do naszego ogrodu i pokłonić się Dzieciątku. Tam wspólnie z orkiestrą i przybyłymi wszystkimi gośćmi mieliśmy ogromną przyjemność kolędować. W przeglądzie kolęd i pastorałek działano chyba rekordowa ilość uczestników, bo było ich prawie 140. Przegląd ten cieszył się w tym roku ogromną popularnością, ponieważ byli wykonawcy nie tylko z Chorzowa, ale z miast ościennych. Było parę nowych, ciekawych rozwiązań, śpiewanie kolęd znanych w stylu bluesa. Nawet jeden zespół z pełnym składem instrumentalnym pokusił się za zagrania kolędy w stylu rockowym. Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci istnieje w Chorzowie od 1945 roku. Stowarzyszenie od wielu lat przy wsparciu miasta działało w lokalu przy ulicy Wolności. W ubiegłym roku odnalazł się jednak właściciel kamienicy, który wprowadził wiele zmian, w tym i opłat za wynajem pomieszczeń. Władze TPD postanowiły zwolnić lokal przy ulicy Wolności. Stowarzyszenie prawdopodobnie może zniknąć z mapy naszego miasta. W tym oto pomieszczeniu jesteśmy 42 rok. Strasznie długo, to jest 90 na mnie długo stuknie samemu Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, bo to, że my przestajemy w tej chwili działać, to nie znaczy, że TPD nie istnieje w ogóle, bo ono istnieje tylko wtedy, gdy ma lokum
no to pieniądze na jedzenie, na takie inne rzeczy mogą się znaleźć. Świetlica dziecięca z dożywianiem, wyjścia na basen, kolonie, odzież, podręczniki, lekarstwa. Między innymi z tego w ubiegłym roku skorzystało niemal 1000 dzieci z najuboższych rodzin. Marian Piegza, dotychczasowy sekretarz chorzowskiego oddziału TPD, ma nadzieję, że stowarzyszenie będzie nadal funkcjonowało. TPD zawiesiło swoją działalność. Nie powiedziałbym, że zakończyło. Sądzę, że TPD w innej formie jeszcze się odrodzi. To musi być coś nowego, to znaczy ja widziałbym nowych, prężnych wychowawców, szefów tej placówki, wolontariuszy, no i jednocześnie inną formę wsparcia ze strony miasta, które sądzę, mogłoby to na przykład poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej jakoś zlecić do prowadzenia.